Jak branża leasingowa odnajduje się w obecnym otoczeniu gospodarczym? Czy leasingobiorcy będą mieli problem z regulowaniem zobowiązań? Czy leasing przejdzie w końcu rewolucję cyfrową? Na pytania te odpowie Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu. A w drugiej części programu o tym, czy biznes na dobre odejdzie od papierowych dokumentów. Jakie są główne bariery w cyfryzacji? Regulacje temu sprzyjają czy przeszkadzają? O tym w rozmowie z Arturem Miękiną, dyrektorem sprzedaży projektów kluczowych w Asseco Data Systems. Przemysław Stychmanowicz, dzień dobry i zapraszam. Moim Państwa gościem jest pan Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, pamiętam, jak rozmawialiśmy pod koniec 2021 roku, snuliśmy plany i prognozy na temat tego, co może się wydarzyć na rynku leasingu. Wtedy oczywiście tematem dominujący był Polski Ład. Pan mówił, że ten Polski Ład to w zasadzie nie jest aż taki straszny, jak go się maluje, z perspektywy oczywiście branży leasingowej. Czy faktycznie tak jest? Zdecydowanie i szczerze mówiąc chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli mówić o tym, że wyzwaniem dla branży leasingowej i w ogóle dla całej gospodarki jest właśnie Polski Ład, ale od tego czasu dużo się stało i mamy zupełnie inne wyzwania. Natomiast chociażby wyniki pierwszego kwartału 2022 roku pokazują, że Polski Ład, zresztą tak jak prognozowaliśmy, nie wpłynął na popularność leasingu. Branża zrealizowała wolumeny na praktycznie tym samym poziomie, co w pierwszym kwartale roku 2021, czyli tego najbardziej rekordowego roku. I to tylko kolejny dowód i potwierdzenie na to, że produkty oferowane przez leasingodawców są tymi, które najchętniej polscy przedsiębiorcy wybierają właśnie w czasach tak dużej, ogromnej niepewności. Przede wszystkim ze względu na to, o czym mówiliśmy, nie korzyści podatkowe i nie to, co się zmieniło w ramach Polskiego Ładu, czyli możliwość wykupu, czy tam zmianę w zakresie możliwości wykupu prywatnego pojazdu, ale na te wszystkie pozostałe czynniki, czyli elastyczność oferty, uwzględnienie specyfiki zarówno klienta, ale też aktywa, które klient finansuje, czyli dostosowanie właśnie do konkretnej potrzeby. Wspomniał pan o tym, że Polski Ład to w zasadzie dzisiaj nie jest problem, ale są też inne wyzwania. No tych wyzwań jest, szczerze mówiąc, bardzo dużo, bo to jest inflacja, wysokie ceny paliwa, stopy procentowe, niepewność dotycząca biznesu, wojna na wschodzie. Jak wy patrzycie na te wszystkie czynniki, które z tych właśnie wymienionych, a może jakieś inne czynniki są dla branży dzisiaj największym wyzwaniem? Bezpośrednio największym wyzwaniem jest wciąż zaburzony łańcuch dostaw. Już pandemia spowodowała, że ta dostępność aktywów była dużo bardziej ograniczona niż w poprzednich latach. Kryzys związany z wojną na Ukrainie jeszcze te wyzwania pogłębił. Pod koniec roku prognozowaliśmy bardzo dobre wyniki w tym 2022 roku, właśnie zakładając, że szczególnie już w drugim półroczu tego roku te wyzwania związane z dostępnością aktywów będą zdecydowanie mniejsze. To, co dzisiaj obserwujemy, to wciąż zaburzony łańcuch dostaw, brak pojazdów, szczególnie samochodów osobowych i samochodów ciężarowych. I to na pewno bezpośrednio wpływa na branżę, chociaż z drugiej strony, tak jak mówiłem, wyniki pokazują, że ta sytuacja jest w miarę stabilna, realizujemy podobne wolumeny jak w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Patrząc znowu z perspektywy makroekonomicznej, to rzeczywiście my tego wpływu dzisiaj bezpośrednio nie notujemy, natomiast faktycznie naszym przedsiębiorcom przychodzi działać po pierwsze w bardzo dużej niepewności, po drugie inflacja, ceny paliw, to wszystko wpływa na działanie firm, ale z drugiej strony też jest fundamentem do tego, żeby podejmować decyzje o inwestycjach, szczególnie tych, które mogą zwiększyć efektywność firmy. Jeżeli mówimy o kosztach paliwa, to zakupy samochodów bardziej oszczędnych, o niższych emisjach spalin. To są takie podstawowe działania, które mogą poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa właśnie w takich czasach, w których każda złotówka zaczyna się liczyć. I my jako branża leasingowa staramy się na te potrzeby klientów odpowiadać, stale doskonaląc ofertę, uzupełniając ją o dodatkowe elementy, które pozwalają też chronić przedsiębiorców przed chociażby wpływem takich czynników jak galopujące ceny czy rosnące chociażby stopy procentowe. Stąd dość popularną też w ofercie leasingodawców jest też usługa czy umowa leasingu oparta o stałą stopę, która jakby z tej perspektywy praktycznej zabezpiecza naszych przedsiębiorców przed tym, co się dzieje, czyli rosnącymi cenami finansowania.
Poruszył Pan tutaj bardzo wiele ciekawych wątków. Wróciłbym na chwilę jeszcze do tej dostępności samochodów. Myśli Pan, że to jest temat taki na dłuższą metę? Czy może widzi Pan takie szanse na to, że jednak ten problem w jakiś stosunkowo krótkim czasie zostanie jednak rozwiązany? Znaczy, ciężko tutaj mówić o perspektywach. Myślę, że dynamika tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, powoduje, że jakiekolwiek prognozy są obarczone ogromnym błędem. Ja myślę, że nie powinniśmy się spodziewać, że to nastąpi tak, jak prognozowaliśmy jeszcze pod koniec roku, faktycznie w pierwszych miesiącach drugiego półrocza tego roku. Oczywiście w dłuższym terminie, w mojej ocenie, te dostawy będą wracać do... Może nie dostaną sprzed pandemii, ale na pewno do takiej stabilności i stałości, bo to jest dzisiaj największe wyzwanie, że one są po prostu bardzo trudne też do przewidzenia dla producentów, dla dystrybutorów. Natomiast w mojej ocenie z tym wyzwaniem przyjdzie nam się mierzyć cały ten rok. Mam nadzieję, że początek przyszłego roku to będzie ten czas, kiedy rzeczywiście aktywa staną się bardziej dostępne. Ale oczywiście my też staramy się na to odpowiedzieć w jakiś sposób, czyli firmy leasingowe w swojej ofercie posiadają ofertę finansowania sprzętu używanego, zarówno pojazdów, jak i maszyn i urządzeń. Klienci faktycznie coraz częściej też poszukują tych samochodów, może nie bardzo starych, ale rocznych, dwuletnich, często samochodów poleasingowych, które mogą refinansować. Dodatkowo oczywiście wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i konieczne, to nasze firmy odpowiadają na potrzeby klientów, chociażby przedłużając kontrakty wynajmu długoterminowego czy umowy, po to, żeby poczekać na tą dostępność aktywa, które klient chce chociażby wymienić. To wrócę jeszcze do kosztów finansowania, bo ten temat też oczywiście jest bardzo żywy. Wiemy, że Rada Polityki Pieniężnej cały czas podnosi stopy procentowe. Nie boi się Pan, że jednak w perspektywie kilku miesięcy to jednak pojawi się jakiś taki problem i leasingobiorcy będą mieli problem jednak z regulowaniem swoich zobowiązań? Znaczy, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Rosną realne koszty wszystkich źródeł finansowania. Rosną też koszty prowadzenia działalności. Firmy, jeżeli chcą właśnie w tych czasach trudnych konkurować, muszą stawiać na inwestycje, które będą zwiększać efektywność działania, więc oczywiście pojawia się pewne ryzyko, że część z klientów będzie mogła myśleć o odroczeniu inwestycji, bądź może mieć problem z regulowaniem zobowiązań. Z drugiej strony, jako branża, my, proszę pamiętać, finansujemy właśnie aktywa wykorzystywane przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności gospodarczej. Czyli koszty oczywiście rosną, ale dzięki temu, że nasi klienci korzystają z bardziej efektywnych, bardziej oszczędnych aktywów, czy zwiększają swoje moce produkcyjne, no są w stanie też kompensować wyższe koszty działalności wyższymi przychodami i finalnie utrzymać jakiś w miarę stabilny poziom dochodowości. Na ten moment my nie obserwujemy, żeby te rosnące stopy przekładały się na wzmożoną aktywność klientów, którzy wracają z problemami związanymi z możliwością płatności rat leasingowych. Poza tym też proszę pamiętać, że jako branża leasingowa naszym podstawowym zadaniem i celem jest doprowadzenie do tego, żeby nasz klient korzystał z aktywa, które finansuje, które użytkuje, więc wielokrotnie na indywidualne potrzeby klientów odpowiadamy, korygując harmonogramy, podpisując różnego rodzaju aneksy, czy dostosowując spłatę do bieżących możliwości konkretnego przedsiębiorcy. Naszą rozmowę zaczęliśmy od przypomnienia naszej rozmowy z kolei z końcówki 2021. Wtedy był Pan optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość. A jeżeli dzisiaj Pan patrzy w przyszłość, ten optymizm jest tak samo duży, czy może jednak ta liczba wyzwań powoduje, że jednak trochę ostrożnie Pan patrzy na to, co może się wydarzyć w kolejnych miesiącach? Że optymizm jest bardzo duży, myślę, że to taka cecha, natomiast oczywiście wyzwań jest wiele. Ja jednak patrzę w tą przyszłość dość optymistycznie, przede wszystkim dlatego, że
nie mamy wpływu na to, co się dzieje w skali makro i rzeczywiście no, pojawia się coraz więcej wyzwań gospodarczych, chociaż z drugiej strony pojawiają się też szanse na to, że jednak z perspektywy polskiej gospodarki ten kierunek będzie się poprawiał. Natomiast to, co powoduje, że jednak wierzę w to, że ta przyszłość nie rysuje się w jakichś czarnych barwach, to właśnie sposób, w jaki branża leasingowa działa od lat. W zeszłym roku wartość aktywnego portfela umów leasingowych po raz pierwszy w historii przekroczyła wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych przez banki firmą. No to pokazuje, że jednak produkt leasingowy jest tym, na który przedsiębiorca patrzy w pierwszej kolejności. Z drugiej strony no, żyjemy w bardzo dynamicznym otoczeniu gospodarczym i światowym, i europejskim. Ja nie wierzę w to, że my wrócimy do czasów, kiedy ta gospodarka, czy te wszystkie procesy zwolnią. Raczej trzeba się spodziewać, że to tempo naszego życia będzie przyspieszać. Co też powoduje, że właśnie elastyczne rozwiązania, że branże, które potrafią szybko reagować na to, co się dzieje w otoczeniu, no powinny patrzeć spokojnie. Natomiast oczywiście no jest to zagrożenie związane z tym, jak będzie wyglądać kondycja naszej całej gospodarki, firm. No i to jest pewnie główne wyzwanie, czy główny temat, który dyskutujemy i nad którym się zastanawiamy. Panie prezesie, to jeszcze na koniec jeden temat, który bardzo mocno wybrzmiał w czasie pandemii, to oczywiście digitalizacja w obszarze leasingu. Na czym dzisiaj stoimy? Niektórzy szczególnie ją zapowiadali, ale jaki jest stan faktyczny? Tutaj mogę powiedzieć, że akurat kilka dni temu ten temat pojawił się na liście prac legislacyjnych Rady Ministrów. Został zaadresowany w tym pierwszym kroku na drodze zmian legislacyjnych. To jest oczywiście ogromna szansa do tego, żeby branża leasingowa dalej przeprowadzała ten proces transformacji i cyfryzacji. To znowu jest kluczowe z perspektywy tego, żeby zapewnić naszym klientom, przedsiębiorcom jeszcze większą dostępność naszej oferty. Objąć swoim działaniem chociażby obszar całego rynku e-commerce, czy wreszcie dostosować proces finansowania i zawierania umowy leasingowej do sposobu, w jaki dzisiaj bardzo często już dostawcy dostarczają aktywa, czyli właśnie do tego procesu online. To nas bardzo cieszy. Oczywiście przed nami ten cały proces legislacyjny, który też zajmuje dużo czasu. Jeszcze pewnie wiele dyskusji o szczegółach, bo jak na ten moment to tak jak mówię, dopiero informacja, że jest to w tym harmonogramie prac legislacyjnych Rady Ministrów, ale to też dowód na to, że nasze władze, że rząd dostrzega tą potrzebę. No i powinniśmy patrzeć na to jako na ogromną szansę dla branży, żeby zrobić ten krok dalej. Jakby ciężko z tym dyskutować. Ja myślę, że w wielu obszarach jest tak, że zmiany biznesowe postępują dużo szybciej niż to dostosowanie otoczenia legislacyjnego, podatkowego, prawnego i tak dalej. To w każdym obszarze naszego życia. Natomiast jak widać, no, ten proces konsekwentnie następuje. Wierzę w to, że w tym roku będziemy mogli wreszcie powiedzieć, że leasing jest dostępny w pełni cyfrowo i przestaniemy być tym ostatnim produktem, dla którego ta forma dokumentowa nie jest dopuszczona. Mówiąc krótko, przed leasingiem bardzo ciekawe czasy. Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu, był moim Państwu gościem. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję Państwu. Czy dokumenty cyfrowe staną się codziennością? Co musi się stać, by tak faktycznie było? Moim Państwa gościem jest pan Artur Minkina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych Asseco Data System. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. A będziemy rozmawiać o świeżo wydanym raporcie Luka Paperless i inne wyzwania na drodze cyfryzacji dokumentów w biznesie. Dokument ten miał premierę wczoraj. Panie dyrektorze, czy pandemia, bo chyba to jest taki element, który bardzo mocno ożywił temat cyfryzacji, doprowadziła do tego, że faktycznie został wykonany taki krok milowy w cyfryzacji w biznesie, czy jednak wciąż ten papier jest kluczowy? Tak, dziękuję za to pytanie. Generalnie wygląda sytuacja w sposób następujący. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jakby w ogóle początki pandemii versus to, co jest obecnie, my pokusiliśmy się o takie podsumowanie, jak było zaraz na samym początku właśnie, a jak jest teraz. I pewne rzeczywiście wnioski są dosyć ciekawe. Mianowicie wbrew pozorom narzędzia, które pomagają w tym tak zwanym procesie paperlessowym, one istniały już przed pandemią i w trakcie pandemii jako takie były znane, tak? I to jest dosyć dobry,
dobry sygnał, natomiast ich częstotliwość wykorzystania była dosyć mała. I właśnie z przytoczonego tutaj raportu, o którym pan redaktor wspomniał, wynika, że przede wszystkim zwiększyło się wykorzystanie tych narzędzi elektronicznych. Między innymi tutaj mówię o podpisie elektronicznym, mówię tutaj o takich platformach do zarządzania podpisywaniem dokumentu. Według właśnie tego raportu, według tych badań, mówimy tutaj o zwiększeniu o co najmniej 45% zastosowania tych narzędzi, co jest dobrym efektem, w szczególności, że jeszcze przed pandemią mieliśmy sytuację taką, że pewne rozwiązania były wyspowe, tak? Traktowaliśmy je tylko jako zło konieczne. Teraz widać, że firmy i przedsiębiorstwa starają się jednak zdecydowanie szerzej wyjść na procesy takie cyfrowe. Mówi pan, że firmy wychodzą szerzej na procesy cyfrowe. A co je jeszcze wstrzymuje? Czy mają takie bariery, takie punkty, które mówią, no nie, to będzie trudno przeskoczyć, może nie warto? Wbrew pozorom jest wiele barier mentalnych, tak, naszych wewnętrznych. To są przede wszystkim kwestie związane z tym, że często chcemy, bądź też jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że patrzymy tylko na nasz fragment. Tak? Przy tych procesach tak zwanej depapieryzacji musimy spoglądać bardzo szeroko. Spojrzenie szerokie z kolei powoduje to, że mamy różnych interesariuszy w danym procesie. Czyli nie wszystko zależy od nas, musimy mieć, jak to nazywam, pewną dobrą konstelację gwiazd, żeby nam się powiodło, żeby nikt nas nie blokował, żeby wszyscy chcieli uzyskać ten cel wspólny w tym samym czasie, w tym samym mniej więcej okresie. I to wbrew pozorom nie jest wcale takie proste, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę, że często decyzje kierunkowe w ogóle o takim działaniu i szerokim podejściu podejmują zarządy. Tak? Wiadomo jest, że do zarządu jak się idzie, no to trzeba mieć już konkretny plan, czy to kwestia właśnie etapowości tego planu, czy to kwestia, nie wiem, zwrotu z inwestycji, w jakim stopniu trzeba zachęcić też inne osoby w ramach całej organizacji do tego, żeby chciała tej zmiany, bo po prostu ludzie czasami są wygodni i tych zmian nie chcą, więc to jest według mnie jedna z głównych barier. Natomiast druga, która jest pewną pochodną tego, to niestety jest brak specjalistów na rynku, jeśli chodzi o takie właśnie szerokie pojęcie. My jesteśmy bardzo fajnie nastawieni na takie, bym powiedział, punktowe podejście, czyli ja się zajmuję określonym zadaniem, zrealizuję je i koniec, tak? W przypadku tych procesów trzeba podejść zarówno od strony technologicznej, od strony prawnej, od strony compliance'owej, od strony organizacyjnej i w większości, a w zasadzie mogę powiedzieć, że we wszystkich projektach tego typu, jak uczestniczyłem, to oprócz tego, że oczywiście na samym końcu wykorzystywane są narzędzia tego typu, to zmienił się w ogóle cały proces. A żeby zmienić proces i przekonać ludzi, no to nie muszę dużo mówić, że to trzeba naprawdę mieć dużo energii, samozaparcia, no i czasami, tak powiem, mocno przejść do przodu. No właśnie, czy ten cały proces przejścia na tą cyfryzację biznesu, dokumentów jest bardzo angażujący, bo może faktycznie zarządy podchodzą do tego tak, że no nie, tutaj wymaga dużo pracy, zaangażowania dodatkowych ludzi, czasu, to może jednak nie warto. To zależy, bo mamy oczywiście możliwość podejścia etapowego i takie podejście zalecamy. Nie od razu należy budować duże projekty, aczkolwiek warto wiedzieć, jaki mamy cel gdzieś na końcu, tak? Bo stopniowe podejście, ale z wizją pewnego głównego celu jest tutaj kluczowe. W wielu naszych wdrożeniach, w wielu naszych przypadkach współpracy z klientami zaczynaliśmy od bardzo małych rzeczy, tak? Tak, żeby trochę był taki win-win po obu stronach. Ktoś zobaczy, jak to działa, funkcjonuje, inne departamenty, inne jednostki organizacyjne, organizacji zaczynają się interesować tym, tak? A dlaczego to możemy, a my mamy takie potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tak trochę kropla drąży kamień. Natomiast dla mnie istotną rzeczą jest to, żebyśmy podchodzili właśnie do tego jako pewne etapy. Nie od razu należy podchodzić do tego jako duże projekty, bo one zazwyczaj generują bardzo dużo obaw. Od razu każdy widzi, że nie, że to się nie uda albo będzie kosztowało nie wiadomo ile. Wcale tak nie musi być. Stopniowe właśnie podejście jest tym takim, bym powiedział, no, określonym dodatkiem i określonym tak naprawdę rozwiązaniem dla obu stron. Kolejna ważna kwestia to regulacje. One dzisiaj przeszkadzają czy pomagają w cyfryzacji dokumentów?
Powiem tak, mamy lekki chaos, taki bym powiedział prawny, ale nie jest tak źle, jakby się wydawało, że jesteśmy przyzwyczajeni, że nie ma prawa, to nic nie robimy. Tak? Nie, prawo jest, tylko prawo zaczęło być konstruowane trochę inaczej. My też musimy, cały czas w zasadzie się uczymy rozumienia tego prawa. Prawo w tej chwili w wielu sytuacjach jest organizowane na poziomie Unii Europejskiej. Bezpośrednio jest implementowane w ustawodawstwa krajowe wszystkich członków Unii i my często czekamy, aż coś się pojawi w naszych lokalnych ustawach, tak? I to jest pewne takie, bym powiedział, no, nazwijmy to naleciałość historyczną, że jeżeli czegoś nie ma w polskiej regulacji, to znaczy, że nie istnieje. No właśnie teraz to zupełnie inaczej wygląda i wiele elementów, które jest budowanych na poziomie Unii, specjalnie jest tak robione z tego względu, żeby osiągnąć też pewną interoperacyjność też na tym jednolitym rynku cyfrowym, żeby nie było sytuacji takiej, że każde państwo robi sobie kawałek silosowego rozwiązania, ale te rozwiązania wzajemnie nie są, tak powiem, nie rozumieją się wzajemnie. Tak? I to jest według mnie istotne, że prawo wbrew pozorom nie jest tutaj blokerem, daje bardzo dużo możliwości, tylko trzeba umiejętnie te prawo czytać i odpowiednio je stosować, wychodząc oczywiście od tych aktów najwyższego rzędu, jeśli chodzi o tą strukturę prawną też Unii Europejskiej. Patrząc w przyszłość, wydaje się, że cyfryzacja, dalsza postępująca cyfryzacja jest nieuniknione. Czy to jest takie słuszne podejście, czy może jednak gdzieś ten powiemy sobie stop i takie będziemy mieli trochę hybrydę cyfryzacja i z takim tradycyjnym modelem funkcjonowania? To znaczy powiem tak, że przez długi okres czasu jeszcze ten, powiedzmy, tradycyjny model będzie występował i bardzo dobrze, niech on występuje. Cyfryzacja też nie można powiedzieć na siłę, żeby kogoś jakby zmuszać do tej cyfryzacji. Każdy musi wiedzieć, że ma jakiś cel, chęć i chce to zrealizować. Jeśli chodzi o przyszłość, to jest bardzo dużo inicjatyw. Znowu inicjatyw na poziomie Unii Europejskiej, więc tam powinniśmy skierować nasze oczy, jeśli chodzi o inicjatywy związane z szeroko pojętą cyfryzacją, bo tam też jest jakby budowa takiej, powiedzmy, idei wspólnego rynku cyfrowego. Tak? Żeby on był zbudowany, no to muszą być jednolite ramy, odpowiednio i w taki w zasadzie bardzo zbliżony sposób wdrażane. No i przed nami jest bardzo dużo różnych inicjatyw, chociażby wspomnę tutaj o inicjatywie tak zwanego rozporządzenia IDAS 2.0 i tak zwanych portfeli cyfrowych, tak, czyli unijnej jednolitej identyfikacji. No teraz mamy w każdym kraju jakby własne regulacje na ten temat, ta regulacja gdzieś ma to zmienić. Będą dochodziły nowe usługi, które mają uzupełnić, powiedzmy, ten wachlarz i możliwości związanych z cyfryzacją, więc wiele jest przed nami. Myślę, że to tylko jak będziemy chcieli to wykorzystać, czy znowu gdzieś nie zamkniemy się na pewne silosowe rozwiązania, bo to jest ten nasz mankament, zresztą nie tylko nasz, ale w wielu społeczeństwach, że chcemy zrobić czasami wszystko sami. Patrzymy oczywiście, coś jest na zewnątrz, ale nie ma takiej odpowiedniej synergii, która by powodowała, że później nam wszystkim obywatelom ta transgraniczność nie będzie spowodowała tego, że będziemy musieli wykorzystywać różne rozwiązania w zależności jak się przemieszczamy, jak w którym kraju akurat Unii Europejskiej jesteśmy. Więc wszystko dąży do pewnej takiej unifikacji, wspólnego spojrzenia. Jednym słowem, będziecie mieli co robić w przyszłości jako firma? Myślę, że na pewno tak. Wiele jest wyzwań. Myślę, że są ciekawe rzeczy, bardziej innowacyjne, mniej innowacyjne, czyli każdy coś dla siebie znajdzie bez dwóch zdań. I tutaj stawiamy kropkę. Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych Asseco Data Systems, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również. Pozdrawiam. To był program Rzeczy o Biznesie. Zapraszam na kolejny odcinek w czwartek za 2 tygodnie. Przemysław Tychmanowicz. Do zobaczenia.